Gość poranka drugi. W studiu zapowiadany gość Marek Krajewski. Dzień dobry, kłaniamy się o poranku. Dzień dobry. Piękny 20-letni. Piękne dwudziestolecie mam za sobą, tak. 20 lat temu ukazało się moje pierwsze literackie dziecko. Pamiętam dokładnie tę chwilę, ten, ten deszczowy listopadowy dzień, kiedy wciągnąłem w nozdrza zapach farby drukarskiej. To znaczy, że w sensie ścisłym jeszcze moment dwudziestolecia przed nami. Jeszcze chwila, tak. To parę dni, parę tygodni. Ale we Wrocławiu świętowane już od pewnego czasu w różny sposób... Z jednej strony Mok Czarna Burleska w Teatrze Kapitol, z drugiej Mural, na którym pan wraz z, z głównymi bohaterami pana powieści, Eberhardem Mokiem i Edwardem Popielskim, tak. To, to jest wielkie wyróżnienie, mieć e, swój wizerunek w przestrzeni Wrocławia, wrocławskiego nadodrza, e, które się zmienia artystycznie, to jest jeden z aspektów tej zmiany. Chyba tak. Tak sądzę. Rzeczywiście te dzielnice kiedyś owiane złą sławą. Teraz widzimy ich nowe oblicze. To wielka radość, że te dwa wydarzenia, o których Pan wspomniał, teraz akurat w tym czasie się pojawiły. Mural. Wrocławski, tak, na którym przedstawiona jest moja osoba z moimi dwoma bohaterami, Eberhardem Mokiem i Edwardem Popielskim. Bardzo mi się ten mural podoba. Został świetnie zaprojektowany przez znakomitego artystę, projektanta okładek moich książek, pana Michała Pawłowskiego. Te odsłonięcie muralu było wielkim wydarzeniem w moim życiu. Niedaleko mieszkam zresztą tego miejsca i często widzę własne oblicze, co jakoś specjalnie mojego narcyzmu, poziomu narcyzmu nie podnosi, ale. Ale, bo... ale sam pan w momencie, Odsłaniania tego muralu wspominał, że znajomym pokazuje, kiedy jest możliwość przejeżdżania przez te okolice. Tak, mówię o tym, że tam jest ten mural, i znajomi o tym wiedzą, fotografują, wysyłają mi zdjęcia, bardzo to miłe, przyjemne. Cieszę się po prostu, bo być docenionym we własnym mieście to wielka radość. A czarna burleska, ten wspaniały spektakl, na premierze którego byłem w sobotę, też się zbiegł czasowo z tym moim jubileuszem dwudziestolecia. Wielkie wydarzenie kulturalne w dwunastu pieśniach, songach, przedstawione są wszystkie obsesje i cały świat wewnętrzny mojego bohatera Eberharda Moka. Alkoholizm także? Tak, alkoholizm, słabość do kobiet, nadużywanie władzy, wszelkie ciemne strony jego duszy, które zresztą też są dobrze widoczne, jak sądzę, w mojej nowej powieści mok Golem. No właśnie, demon alkoholizmu jest tym y, głównym tematem, czy można powiedzieć o tej powieści, że to jest wejście w ten najgłębszy krąg piekielny Berharda Moka, czy w y, kontekście tych wszystkich historii, które już są czytelnikom Doskonale znane. To jest kolejny, kolejny aspekt, a, a, a piekło tego bohatera już doskonale rozpoznane, Pana zdaniem. Nie, ono właśnie nie jest jeszcze rozpoznane dobrze, nie było do tej pory, jak sądzę, a zwłaszcza ten aspekt jego życia nadużywania alkoholu. Do tej pory mógł, mógł się jawić jako człowiek, który lubi zabawę po prostu. Pił alkohol dla zabawy, było mu z tym dobrze. Kacowe poranki nie były czymś strasznym. Szybko je leczył. Zresztą szybko, szybko podczas tych poranków swój organizm wprowadzał znów na pewną orbit, alkoholową orbitę wyższą. Natomiast tutaj jest infernum, rzeczywiście, on wstępuje do piekieł. Tutaj Eberhard Mock jest poniewierany, potwornie przez swój nauk. Ale oczywiście nie jest to powieść psychologiczna, to jest powieść kryminalna z elementami psychologicznymi, jak sądzę. Zatem y, nauk Eberharda jest ściśle sprzężony z akcją kryminalną tej powieści. Tym niemniej chciałem pokazać, y, że y, alkohol to jest nie tylko dobra zabawa. Chciałem pokazać, że y, alkohol może ludzi niszczyć, ma ogromną, straszliwą siłę destrukcyjną y, i mojego bohatera tutaj poniewiera potwornie, choć. Oczywiście, mogę to zdradzić, jest promyk nadziei, że, że z tego piekła on wyjdzie. Zaginięcie trzyletniej Rosemary to jest punkt wyjścia, ale także ciekawy wątek roku 1920 i sekty Mesjaszy. To element autentyczny tej historii Breslau? Tak, jest to element autentyczny historii Niemiec tamtego okresu. W samym Wrocławiu sekta tańczących Mesjaszy nie była jakoś nadmiernie reprezentowana, Natomiast, z tego co wiem, natomiast no, przez całe Niemcy, zachodnie zwłaszcza Niemcy, szły ogromne procesje młodych, roztańczonych, rozśpiewanych ludzi, którzy wielbili swojego guru, jakim był niejaki Muck Lamberti, i ten guru no, bezwzględnie rządził swoją sektą, zapowiadając Zapowiadając nadejście końca czasu, zapowiadając e, swoją bezwzględną walkę, jak się wyrażał, z brzuchami piwnymi, nienawidził mieszczaństwa, e, pod, podkreślał walory młodości. Oczywiście obok niego zgrupowany był ogromny harem jego niewolnic i, i ślepych wyznawczyń, ten muk Lamberti. E, Trafia w mojej powieści do Wrocławia, oczywiście pod innym nazwiskiem, trafia, opisuję go pod innym nazwiskiem, trafia do Wrocławia i jego działalność we Wrocławiu, ciekawe, że zazębia się, zazębia się i jest ważnym motorem akcji, zazębia się nad reprezentacją wschodnioeuropejskich Żydów. Którzy we Wrocławiu się wówczas mm -hmm. znajdują, uciekając przed kozackimi pogromami. Te dwa wątki, wątek żydowski, środowiska żydowskiego wrocławskiego oraz wątek sekty tańczącego Mesjasza jest u mnie bardzo ważny, jest ważnym, ważnym silnikiem, ważnym motorem, napędem całej akcji kryminalnej, plus oczywiście przeżycia i rozterki i niepokoje Berharda Moka. Jak one właśnie, te dwa światy napierające na siebie, odnoszę takie wrażenie, jak one wpływają na sytuację głównego bohatera, który jest pokazany właśnie no, w piekle swojego istnienia? One są bardzo ważne, ponieważ wiążą się niejako z głównym wątkiem, którym są samobójstwa, tajemnicze samobójstwa młodych. Żydówek. Młode Żydówki z, z, z Wrocławia w niewyjaśnionych okolicznościach, nie wiadomo dlaczego, z niewyjaśnionych motywów targają się na swoje życie. W tym czasie na ekrany wchodzi film Paula Weigenera Golem, wielkie dzieło ekspresjonizmu, ekspresjonizmu niemieckiego. W mojej powieści, to trochę przesadziłem zresztą, ten film powoduje zbiorową histerię. Nie było aż taki, takich historii, jak na przykład po filmie Egzorcysta w latach 70., Williama Fritkina. Aż takiej histerii nie obserwowano w tamtych czasach, w latach 20. Tym niemniej ten film też jest tutaj ważnym signum temporis. Jest istotnym elementem tamtych czasów. To wszystko się wiąże, ale nie mogę specjalnie zdradzić, w jaki sposób, ponieważ tutaj bym może zbyt dużo powiedział, a jako autor kryminałów nie, nie posuwam się dalej. Zostawiam pewną tajemniczość. Mam nadzieję, że moja powieść spodoba się czytelnikom ze względu na różne wątki, psychologiczne i historyczne, które, które historyczne wątki są mocno przeze mnie podkreślane i mocno dobrze zbadane. Obiecałem, że będą pytania od państwa. 71-211. Najciekawsze nagrodzimy egzemplarzami powieści wraz z dedykacją. Pani Elżbieta z Wrocławia, nie, nieco w kontekście tego, o czym pan powiedział o, o tych brzuchach piwnych mieszczan. Breslau pachniał zapachem kawy, czy raczej i zapachem piwa? I tego, i tego. Kawa, kawa był to napój niezwykle popularny. Proszę sobie wyobrazić, że, no tak jak dzisiaj, oczywiście, tylko jego popularność była o tyle większa, że kawą raczono się, raczono nawet, czy częstowano małe dzieci. Nie zdawano sobie sprawy z szkodliwości kofeiny, i nawet małe dzieci piły kawę. Przeciwko czemu w końcu XIX wieku pro zaczęło protestować środowisko lekarskie. E kawa pachniała, kawa do dziś pachnie w Niemczech. Jest to, jest to charakterystyczny zapach unoszący się o poranku, prawda, e na ulicach niemieckich. Nie tylko oczywiście niemieckich, całej Europy, ale, ale przedwojenny Wrocław pachniał kawą z całą pewnością, a piwem też. E piwem, piwem w różnych jeszcze innych konfiguracjach zapachowych, na przykład piwo, mieszanina piwa i kapusty. Grochu, bardzo charakterystyczna, albo precle podawane do piwa z grubymi ziarnami soli. One może nie pachniały, ale z całą pewnością ludzie gryzący takie plecle wydawali charakterystyczne odgłosy. Więc jeżeli mówimy o całym spektrum zbysłowym, to nie sposób nie wspomnieć również o, o smaku i również o, o pewnych odgłosach chrzęstu, precli w zębach, smakoszy. Inny słuchacz, który nie podpisał się z imienia i nazwiska, więc prosimy o uzupełnienie tego. Napisał y, oczywiście ukłony i gratulacje za wspaniałą twórczość. Moje pytanie brzmi, czy literatura rosyjska, a mam na myśli głównie mistrza Małgorzatę oraz cykl Borysa Akunina o Fandorinie, wpłynęły na pańską twórczość? Nie, nie wpłynęły. Czytałem mistrzej Małgorzatę w młodości, y, Borysa Akunina jedną, jedną powieść czytałem. Podobały mi się, ale nie zrobiły na jakiegoś wielkiego wrażenia. Na tyle wielkiego, żeby Mogły być dla mnie inspiracją. Jestem z Wrocławia, pisze pani Dominika. Chciałabym zapytać, czy autor umiejscowił którąś akcję z książki w jakimś miejscu, które jest owiane tajemnicą lub ma ciekawą historię i jest dostępne do odwiedzenia? Oczywiście, może nie w tej powieści, bo tutaj topografia Wrocławia nieco mniejszą rolę odgrywa w samej akcji. Natomiast, ach, przepraszam. Jest takie miejsce, jak najbardziej. Teraz je przypomniałem. Napisałem 20 książek, czasami się mylą różne rzeczy, ale już teraz wiem. Szpital psychiatryczny we Wrocławiu, przy ulicy Kraszewskiego w dawnym Einbaumstrasse. Były, dyrektor tego szpitala zaprosił mnie kiedyś do odwiedzenia różnych tajemniczych miejsc. Zwłaszcza zainteresowała mnie bardzo willa Aloisa Alzheimera. Tegoż Alzheimera, który był, który był lekarzem we Wrocławiu. Willa Alzheimera, która stoi w pięknym parku otaczającym ten kompleks szpitala psychiatrycznego. Byłem tam, widziałem tam niezwykłe miejsca, rzeczywiście tajemnicze, pobudzające pisarską wyobraźnię. Pan Piotr Zawiercia z pytaniem, jak pan zareagował na informację o przyznaniu Literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk? Z wielką radością gratuluję Oldze Tokarczuk. To jest wspaniały dzień dla literatury polskiej. I dla Wrocławia także, dla tak, Dolnego Śląska. Tak jest. Olga Tokarczuk mieszka we Wrocławiu. Mam... Zaszczyt ją znać i, i bardzo się z powodu, z, tego, z powodu tego Nobla dla niej cieszę. Pojawia się także pytanie, które chyba często jest obecne podczas różnych wieczorów autorskich. Który z pana bohaterów jest bliższy? Mok czy Popielski? Popielski. Popielski jest mi bliższy. Chyba z, chyba z tego powodu, że Edward Popielski i ja mamy podobną fryzurę. Chodzimy do tego samego fryzjera. Co można rozpoznać na e, muralu? Choć może nie do końca, bo ja nie jestem pewien, czy tam przypadkiem nie ma jakiegoś nakrycia głowy. Nie, nie ma nakrycia głowy. Jest, jest moja czaszka, moja głowa e, pokazana w całej okazałości. E, e, były z tym muralem pewne problemy, ponieważ, ponieważ e, najpierw artysta wziął pod uwagę mój dawny wizerunek, mianowicie nosiłem okulary i nie Miałem małej brutki, którą teraz mam. Te okularów nie noszę od pewnego czasu, tylko szła kontaktowa, a brudkę zapuściłem. W związku, z było, w związku z tym trzeba było trochę podretuszować. Marek Krajewski był gościem poranka dwójki. Mok Golem to e, tytuł nowej powieści, która e, już od jutra w e, księgarniach, a e, my za moment wybierzemy, szczęśliwców, którzy otrzymają egzemplarze z dedykacją. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie. No i do szybkiego zobaczenia. Do widzenia. Kiedy będzie okazja? No Mam teraz trasę taką, jestem w, jeszcze w tym trakcie turneli literackiego, będę w różnych miastach, w Łodzi, będę w Rzeszowie, w Krakowie, na targach Książki Pani Barbara na pewno. pyta, czy będzie pan w Ostrołęce? Nie, nie będzie miał Ostrołęca. To może należy dołączyć Ostrołękę w Pomyślę w o tym, dziękuję za sugestię. Marek Krajewski, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, do widzenia.